Siemaneczko. Jest po 19 prawie. W pół do 8. Przegląd zrobić. Co wam się tu odbiło? Pokaż się. Nie no, coś tam się najadłeś. Widzicie cwaniaka? Chodź. No chodź. Dobrze, zaraz wyciągnę. A, cwaniaczek siedzi już na ręku. Gdzie jest Kubuś? Tato, nie jestem ten Kubuś. Tam jest, nie bój się. Gdzie? No tam. Tam siedzi. Tu, tam tak cały czarny? Tak. Co ty gołębie? Kubuś! Muzyk! Dobra, zostaw go w spokoju. No, co zrobiłeś? Nic! No. Byłaś. Jak te gołębie cię widzą, to normalnie szał dostają. No tak, to wyciągnij tą piłkę. Dobrze, zaraz pójdę ją wyciągnę, okej? Okay? Ale ona jest zgodzie i ciągle i płynie. Jest dalej. Zaraz to wypuszczę, zobaczymy. Troszkę je przegonię. Gdzieś się raz latały, ja. Skoki mam zamknięte. A i tak te, które są nauczone, to wyskakują przez skoki. Dla nich tam nie ma, że nie. Teraz otworzę. Tak właśnie cwaniaczki wyskakują. Górę zamknę. Dobra, te co na jajkach, to niech siedzą na jajkach, ale ty nie siedzisz na jajkach, to wypadł. A ty tak samo, cwaniaczku. No, dawać, dawać. Muszę te transule stąd wywalić, bo one wszystkie gniazda dla nich. Pójdą na tamten gołębnik do młodych. Tam im przyczepię gniazdo, będą się działy. A wiesz pan, na co czekasz? No dawaj, cwaniaczku. Dobra, teraz na samym końcu młody. I będzie gitara. Blokuje, kurde. O! Już pocztowy jakiś siedział młody. O, bo coś wlazło, kurde. Pokaż się. Zeszłego roku. Na IPS-ie. Zaraz zobaczymy, co to jest. A jazda z brody. Te wyszwany to są takie, kurde, leniwe. Ściemniacze jak. No dawaj, 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 na to czekasz. Jazda. Zobaczymy, co to za pocztowy, skąd to jest.
takie coś. Grochowy samiec. Roczniak. 23 rok. Jeszcze 0,55. Oddział Braniewo. 65-43 numer. Ma tipesa. Nie wiem, co to za tipes. No ale co, nie zadzwonimy. 667. Piątka. Zaczyna się numer. I ostatnie trzy cyfry to 0. Naklejka się już rozpuściła. Ciekawe, czyli to gołąb. Jak ktoś może rozpoznaje swojego ptaka, napisać w komentarzu. Ja, jak widzicie, taki czempion. Prawe ma oka, trochę jak Arden, ale mogę się mylić. Gdzie ta kotstwo, lata czy nie lata? Nie, część tu lata. Dobra, zaraz to zgonię, tego wrzucę do klatki. Zobaczymy. Nie wiem, o co tu chodzi z tymi pocztowymi, ale roczniaki, non-topper roczniaki. Wczoraj tamten czerwony, no to gołąb już taki starszy. Ale cały czas wchodzą roczniaki. Dobra, postawimy im bacika. Niech pracują. Już teraz widzę, że już tak w miarę latają, jedne z drugimi. Jeszcze są takie, które się tam odcinają od nich, ale te starsze już widzę, że dają sobie radę. Dają sobie radę, to nie jest źle. Może w skoku, najgorzej się mi to otwiera. Dobra. One są, tu są. Jeszcze jest rozpierdziel, bo te młode inaczej chodzą i stare inaczej chodzą i co im zrobić? Posiaki dopiero chyba ze czwarty dzień na dworze są. Ale też stare na białych kitach, a młode wyloty. No nie ma dnia, żeby jakiś obcy nie weszedł pocztowy. No. Dzisiaj jechałem z trasy. Nawet po drodze chodziły z tipesami. Szukały ziarek. No i zbierały. No. Ze dwie sztuki widziałem. Dawać. No, kilka minut muszą polatać, no, żeby nie było tragedii.
nie chodzą najgorzej. Coraz jest. Widzę, jeden wyszwan też ma. Jedno piórko w ogonie czerwone. Gdybym miał drugie, to by był w ramce, ale on ma z jednej strony tylko. Nie wiem, po murzynach to też tam kurwa wychodzi. Różne, różniaste. Stare, niby czyste. Bez jakichś tam zaciągów, a młode takie wychodzą z zaciągami, że... No tam dzisiaj kilka już wyrzuciłem. Mam tam chyba ze 4 czy 5 takich, co nie obrączkowałem, to tam wywiozę temu koledze. No za darmożkę i tak dostaję je. A teraz były tam z drugiego lęgu chyba ze 3 takie. Też. Byle jakie to. Wziąłem i je usunąłem. Nie będę tego trzymał, szkoda. Lepiej niech karmię jednego, a dobrze niż dwa. Słabiej, choć ładnie karmią w tym roku, nie powiem. Bo czy się wrzuci im krótkiego czy długiego, karmią dobrze. Także jest ok. Zaraz chyba tego małego Krymka troszkę podkarmić. W domu lepiej jadł. W ogólniku już nie bardzo tak. Ziarek ma tyle, ale nie. Tam z kurczakami mu lepiej pasowało. Ten winerek, co ostatnio w lasu, dał dyla. Ale nie wiem, skąd on tu przychodzi, bo wczoraj go nie było, w sobotę był. Później gdzieś spierdzielił. Dzisiaj ani wczoraj go nie było. Czemu pewnie jeszcze przyjdzie. On gdzieś przychodzi skądś, tylko nie mogę go wyczaić, skąd on przychodzi. Wiem, że gdzieś tutaj z kilometr ode mnie chłop jakieś gołębie założył. Bo ostatnio mnie się pytali, czy nie mam nic na handlowanie, ale nie mam na razie żadnych gołębi. Także może to od niego przychodzi. Nie mam pojęcia. Musiałbym jechać, obadać teren, co on tam ma. Wiem, że jakieś budę postawił. Przyjeżdżał tu kiedyś do mnie. O, za dwa razy był. Mówi, że trzymał gołębie, teraz nie ma, ale chyba se założy. I ostatnio chłopaki mówili, że postawił jakąś tam budę. Będę musiał podjechać, obadać, co on tam na modziu. Nie chodzą wysoko, no ale chodzą, to już tak jest dobrze. Tam coś odcięło, jakiś pocztowy. A, gdzieś zginął. Chyba, że to moja samica. Bo nie widzę tej niebieskiej. Nie ma jej. Czarny chodzi? Chodzi. Ale tego niebieskiego nie ma. No to może... A nie, jest moja niebieska. No to tamto coś było chyba obcego. Aj, tak to jest właśnie z nimi. Dobra, starczy im. Polatały trochę. Dzisiaj też tam napodkładałem jajek. Od tych krótkich wszystko wrzuciłem. Zobaczymy, co to się polęgnie. Ale murzyny cwane. Mają młode obok jajka. Wstawiłem im miskę, a jej dupa nie chciały usiąść. Musiałem wywalić miskę, dopiero weszły na jajka. Chodź. No, kobac ściągnięty. Momentalnie. Nie, to moja niebieska. Czarny jest tam. Nie macie formy, nie? Nie mają. Skąd mają mecze? One praktycznie ostatnio w ogóle nie były ganiane.
co się zrywacie. Zresztą zobaczymy. Znowu bocia. Bociana widzą, to jest. Od razu. Śmigają do góry. Stare inaczej chodzą. Choć jeszcze widzę, tam jest. Tam są młode u góry. Jeszcze na pewno jaśniak, jest jakiś murzyn. Młody cepel na pewno tam chodzi. Już widać, że się już pora późna robi. A mamy za 15. Ósma. Tutaj jeszcze chcę się latać. Dwa razy dziennie je gonię. Przed pracą to nie mam czasu, żeby je gonić. Dopiero po robocie. Chodź, chodź, chodź. Dobra, włazić cwaniaczki. No zaraz, o, mój pacjent czeka. Co mały? Co się czaisz? Czekasz, aż przyjdę, nie? Dobra. Wyciągnę z tą piłkę. Tak, zaraz idę ją wyciągnę. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. I do następnych filmów. Pozdrawiam.